Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Cześć, witajcie w materiale z Rift Breaker. Polska produkcja w końcu trafiła na Steama w pełnej wersji, więc pokazuję wam pełną wersję, bo kiedyś robiłem filmik z demo, ale ta gra jest na tyle dobra, że warto zrobić kolejny materiał z okazji premiery pełnej wersji. Czy możemy sobie wydobyć żelazo? Możemy, ale nie mamy gdzie go przechowywać, więc muszę ogarnąć magazyny. W ogóle tak, to jest mapka. To jest mapka i jak widzicie jest całkiem spora. Mapy są generowane losowo za każdym razem. Tutaj widzicie ten mały trójkącik biały, to jestem ja poruszający się. No i widzicie, jak małą część tej mapki odkryłem, a już w tej rozgrywce spędziłem około godziny. Nie widzę, chyba nie ma dokładnego czasu mierzenia tego. Natomiast już mam parę problemów. Muszę się nauczyć lepiej projektować bazy, bo przede wszystkim tak, brakuje mi biomasy. I oczywiście cały czas mamy gadającego robota i sztuczna inteligencja nam gada i nasza bohaterka też mówi, jeżeli nam czegoś brakuje i tak dalej, i tak dalej. A ja teraz koszę krzaczki, bo potrzebuję biomasy. Biomasy, która jest niezbędna do elektrowni, które działają na biomasę. Mamy jeszcze turbiny wiatrowe, mamy jeszcze, co tu jest, panele słoneczne. Panele słoneczne to jest jeszcze inny rodzaj pozyskiwania energii. Tutaj mamy z kolei elektrownię węglową, więc są różne rodzaje pozyskiwania energii. I co jest najważniejsze, jeżeli zaczniecie grać w Rift Breaker, który jest też na Game Passie swoją drogą, więc nie macie wymówki, warto jest uświadomić sobie, że w przeciwieństwie do niektórych innych produkcji, w których też czasem budujemy bazy i potem musimy ich bronić, musimy tutaj od początku się przyzwyczaić do tego, że możemy budować wszędzie, tak? Jakby oczywiście główne budynki warto zbudować w jednym miejscu, ale warto też jakby rozszerzyć działalność, że tak powiem, no bo po prostu złoża się wyczerpują i te złoża różne, żelaza, węgla, musimy zagospodarować, nawet jeżeli są trochę dalej od naszego centrum, od naszego głównego budynku dowodzenia. Więc to jest dosyć istotna sprawa. Wystarczy wcisnąć Ctrl, żeby w ogóle otworzyć menu budowania. O, mogę już zbudować stację Rift, więc w sumie, hej, zbudujmy to. Dzięki temu będę mógł, jakby to jest kolejny proces rozwoju naszej głównej bazy, zbudowanie tego czegoś. Także tu sobie postawimy bliziutko tego i zobaczymy, co nam to da tak naprawdę. Mamy problemy z tą energią, musimy wbudować chyba... A nie, zużyłem tyle zasobów, że akurat nie muszę się teraz martwić magazynami. Więc okej. Widzicie te białe kreski na mapce w ogóle tutaj? To są mury, które starałem się też dosyć nieudolnie budować, ale hej, w paru miejscach nawet mi to w miarę wyszło. Bo trzeba też brać pod uwagę, gdzie są skały, gdzie są różne naturalne przeszkody, żeby te mury właśnie jakoś efektywnie, wiecie, pobudować, żeby też nie marnować za dużo zasobów. Chociaż nie są one takie drogie, na szczęście. Jeszcze taka sprawa dodatkowa w tej grze to jest oczywiście walka i rozbudowywanie naszego robocika. To nie jest tylko budowanie bazy, zbieranie zasobów. To jest gra, w której walka jest dosyć istotna, a ja na szczęście mogę już sobie wybudować miotacz ognia, więc oczywiście, poproszę, bardzo chętnie. I teraz tak. Cyk, miotacz ognia. Dziękujemy bardzo. Wyekwipuj. O to mi właśnie chodziło. Czy tu możemy sobie coś jeszcze? Chyba nie. Blaster, bla, bla, bla. Pistolet maszynowy to mamy tutaj. Więc tak, wszystko się zgadza. Chociaż nie, raz, dwa, trzy, cztery bronie. Dobrze, wszystko się zgadza, bo miecz to jest osobna rzecz. Także spoko. Czy tu możemy coś sobie... Nie, jeszcze nie. To są umiejętności specjalne, czy też przedmioty, których też wykorzystujemy. Które też wykorzystujemy podczas walki, przepraszam. Natomiast tutaj po jakimś czasie odblokowujemy drzewko rozwoju, drzewko badań. No i widzicie, ile tego jest. Całe mnóstwo. To nam pozwala potem... Na szczęście możemy sobie podglądać oczywiście, co jest później, co jest dalej do wybudowania. Ulepszone budynki, ulepszone bronie, ulepszone wszystko tak naprawdę, więc... Ta gra oferuje mnóstwo zawartości na mnóstwo godzin. I właśnie... Dla miłośników rozbudowywania baz i też postaci, jakby to jest coś, co na pewno wciągnie na długo. Fajne jest też to, warto pamiętać, że warto też w ogóle zagrać samouczek, misję wprowadzającą do tej gry, że nie musimy budować zawsze elektrowni, czy tam stacji wydobywczych, kopalni, żeby coś wydobywać, możemy po prostu sami to wydobywać. Wystarczy, że staniemy na danym złożu i przytrzymamy spację. I już, i zdobywamy węgiel w ten sposób, więc o tym na pewno zapomnijcie, jeżeli nie zagracie misji wprowadzającej, która nie
nie jest jakby obowiązkowa, więc można ją pominąć, ale nie polecam, bo są tu takie aspekty, które łatwo jakby zignorować. Jeżeli... O, i przy zapisywaniu, kiedy są autozapisy w tej grze, niestety gra potrafi zalagować troszeczkę. Jest freeze taki króciutki. O, siema. Natomiast to jest tylko wtedy, kiedy jest autozapis, więc nie jest to jakoś strasznie uciążliwe. No, ale na pewno piękne jest to, co się robi poza budowaniem, czyli po prostu no rozwałka. Rozwałka potworów, kosmitów, którzy tutaj sobie mieszkają i są biedni, bo niestety no, muszą sobie z nami radzić teraz. Ale no, wykorzystywanie miotacza ognia w tej grze jest fenomenalne. Jedna z najlepszych broni oczywiście, jeżeli chodzi o wizualny efekt, ale jest też całkiem skuteczna. Minus miotacza ognia jest taki, jak widzicie teraz, no, że już praktycznie nie mam amunicji, więc muszę się teraz cofać do bazy, żeby ją uzupełnić. Ale możemy wyposażać co chcemy, mogę mieć jednocześnie karabin i działko plazmowe, mogę mieć... miecz i strzelbę jednocześnie, więc opcji wyposażenia jest tu oczywiście z czasem coraz więcej, ale już na początku tego jest bardzo dużo i to też zależy jak szybko, jakby z każdą kolejną rozgrywką, to jest tak jak w strategiach, nie? Uczycie się z każdą kolejną rozgrywką jak najbardziej efektywnie grać, jak najbardziej efektywnie zaczynać rozgrywkę, w sensie wiecie, jakie budynki stawiać na początku, żeby to wszystko szybciutko, efektywnie, bardzo sprawnie szło. I w pół godziny pewnie już bym miał to wszystko, co teraz mam po godzinie z kawałkiem. To jest moja druga rozgrywka dopiero w pełnej wersji. Myślałem, że będę więcej pamiętać z demka. Ale cóż... ta strzelba ma w ogóle ten charge shot, czyli można naładować też strzał ze strzelby, dobrze wiedzieć. Jest wtedy strasznie... strasznie skuteczna. Także spoko. Dobra. Wracamy chyba do siebie. Aha, mogę się też przenieść w taki sposób. To też jest teleporcik, który można budować dosyć szybko. Bo to właśnie założenia są takie, że jeżeli na przykład wyruszamy gdzieś, tutaj wyruszyłem na koniec mapy na górze, żeby zlikwidować gniazdo potworu, bo czasem dostajemy takie misje do zrealizowania, no to możemy sobie wykorzystać te portale, żeby szybko wrócić do bazy, jeżeli jest na przykład pod atakiem. Tak się nie mówi. Jeżeli jest zagrożona przez przeciwnika. I teraz mamy za 2 minuty będziemy mieć problem, bo będą chyba z dwóch stron nas atakować tutaj. Ale cóż, trochę min porozkładamy może, więc tak zróbmy. Okej. Tutaj brakuje mi min, więc tu je połóżmy. Na szczęście miny, te podstawowe miny, są nieograniczone i odnawiają. To jest jedna z najlepszych rzeczy w Rift Breakerze, że mamy nieograniczoną ilość min tak naprawdę. To jest niesamowite, bo zazwyczaj w takich grach często jest tak na przykład, że możemy wybudować, nie wiem, tam 10 min, a jak wybudujemy 11, to jedna się niszczy, która była wcześniej postawiona. Tutaj na minimapie, wszystkie te, zresztą na zwykłej mapie też to widać, wszystkie te żółte kropeczki to są miny. I tak naprawdę, oczywiście muszę teraz poczekać, aż one się odnowią, ale w każdym razie możemy tych min postawić całe mnóstwo, mamy też inne przedmioty, mamy miny grawitacyjne, które sprawiają, że jakby przyciąga wybuch wroga w dane miejsce. Co to jest takiego tutaj? Okej, okay, mogą się przenieść, bo możemy potem wrócić, jak się przeniesiemy w miejsce, w którym... Okej, dobra, już rozumiem. Czyli możemy się przenosić od tak, tam skąd się przeteleportowaliśmy przed momentem. Bardzo fajny sposób. Bardzo dobra rzecz. Zajrzyjmy sobie to zagrożenie jakby atakiem, a zresztą już przetrwamy to i potem zobaczymy. Chciałbym, żeby trochę rzadziej mówili o tym, że coś mi się kończy albo coś mi się... Wolałbym może tekstowe informacje, bo czasem tych informacji głosowych jest tak dużo, że aż troszkę irytują, ale jakby w każdej strategii jest tak, że nam powtarza ktoś non-stop. Czego nam tam brakuje. O, widzicie, jedna mina mi się odnowiła, więc pyk, tu ją postawimy. Teraz zobaczymy, skąd przyjdą. Na szczęście wybuchy miny nie zadają obrażeń nam, co jest dosyć, no dobrze wiedzieć, prawda? No chodźcie panowie. Ale nie niszczcie mi, no nie, no koledzy. Na szczęście jak zaczynają niszczyć murki czy nasze budynki, to wtedy nie zwracają uwagi na nas, więc możemy sobie... Można też w ogóle pobudować, bo mury są na tyle tanie, że można je zbudować w takich miejscach, gdzie naprawdę nie są nam potrzebne, ale odciągają uwagę wrogów od innych miejsc, bardziej wrażliwych, więc to też jest dobra rzecz. I ogólnie z czasem jak gramy, to wpadamy na coraz więcej pomysłów, jak tutaj grać najbardziej właśnie
skutecznie i jak sobie radzić ze wszystkim tak naprawdę. Ścinanie drzewek, wszystkie rośliny, zauważyłem, się odnawiają po jakimś czasie, to jest dosyć istotne, bo ta biomasa z roślin jest całkiem potrzebna, osiema. Oni nie biorą udziału w ataku chyba, ale cóż, jak już tu jestem. O, znowu widzicie, zapis i przycinka. Więc niestety. Jedyne, szkoda, że ten ogień się nie utrzymuje dłużej, bo to by było bardzo fajne, jeżeli chodzi o efekt, ale i tak w ogóle graficznie ta gra jest piękna i świetna i działa, poza tymi zacinkami przy zapisach, działa świetnie i jakby przy takich ilościach wrogów, jakie tu występują, to naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ta gra działa i już demko dobrze działało, które było chyba w ubiegłym roku, grałem w to demo, tak, jeżeli dobrze pamiętam, więc no... Niesamowita rzecz technologicznie na pewno Rift Breaker i mamy właśnie, jak widzicie, różne pory dnia, jest cały cykl dobowy tutaj, cienie bardzo ładne, wszystko jest super zrobione, więc no jestem pod wrażeniem po prostu tej gry i tego po prostu, jaki to jest przyjemny gameplay, mimo że jeszcze jestem zupełnie w rozsypce, jeżeli chodzi o, wiecie, działanie i odpowiednie tam różne strategie, taktyki, buildy, bo już na YouTubie jest mnóstwo porad i tak dalej, ale moim zdaniem na początku fajnie w to grać po prostu po swojemu i próbować rozgryzać to wszystko i się uczyć, a potem dopiero sięgać ewentualnie po poradniki przy trzecim, drugim podejściu, jakoś tak. Granaciki są bardzo skuteczne. W ogóle, jak widzicie, slotów na przedmioty jest 8 aż. I potem też pod shiftem mam na razie taki uskok zwykły, ale potem możemy odblokowywać też inne umiejętności naszego kombinezonu, które są pod shiftem, potem będą dostępne. Także sterowanie na klawiaturze jest oczywiście mega wygodne. Coś mi tu... jaki piękny efekt. Widzieliście piękne światełko? To kometa poleciała. Nieźle. No dobra, jesteśmy. Na szczęście spadło blisko. Nie wiem, czy to było specjalnie, czy tak losowo tylko. Ale spadła nam kometa i jest tutaj... Co takiego tu jest? Bo w sumie nic nie widzę interesującego. No come on. Żelazo to już było. Nic tu ciekawego nie ma. No, stoję sobie teraz w miejscu, gdzie wylądowała ta kometa i no nie wiem, być może to miało być coś ciekawego, ale się nie załadowało? Whatever. To jest zwykłe żelazo, więc to nic mi nie daje. No dobra, trudno. Może potem mi gra podpowie, co z tym fantem robić. O, coś tu jest. Co to jest? To może to? Nieważne. Być może w przyszłości jakieś surowce się pojawiają z komet warte zachodu. Teraz muszę skąd wytrzasnąć i wodę, i wzbogaconą plazmę, bo one są potrzebne, żeby stacja Rift w ogóle zaczęła działać. Także no, troszkę roboty jeszcze przede mną. I researchu, muszę przyznać, bez bicia. Albo w ogóle zacznę nową rozgrywkę może, żeby to wszystko bardziej właśnie sprawnie działało. Natomiast no, ten materiał zrobiłem głównie po to, żeby wam przypomnieć, że Rift Breaker jest już dostępne. Walka jest świetna. Wszystkie praktycznie bronie mają bardzo fajny feeling. Więc jako top-down shooter to jest coś bardzo, bardzo satysfakcjonującego. A poza tym ten twist, że to jest jednocześnie taki RTS połączony z tower defense'em, tylko w którym to my jesteśmy towerem, wieżyczką obronną, mobilną. To jest świetny pomysł naprawdę i warto doceniać takie kreatywne rozwiązania, wydaje mi się. Także dajcie znać, bo pewnie część z was już spróbowała Rift Breakera, także jak wam się podoba, jak wam idzie. Natomiast ja tu sobie trochę popalę całą planszę, no bo czemu nie. I to by było na tyle, komentujcie śmiało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.